znak, że gminne dożynki Krzcięcice 2015 czas zacząć. Witam zbliżający się dożynkowy korowód. Na czele herb gminy, symbol naszej wspólnoty samorządowej, niesiony przez sołtysa sołectwa Krzcięcice, pana Andrzeja Kurka. Dzisiaj skupia wokół siebie całą rolniczą część społeczności naszej gminy, aby świętować, oddać hołd ofiarnej pracy rolników. Reprezentują sołectwa. Pierwsze osiedle Sędziszów Rynek, sołectwo Mierzyn, sołectwo Słaboszowice, sołectwo Klimontów, Klimontówek. Szanowni Państwo, obchodzimy dzisiaj święto plonów naszej ziemi. Jest to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych, które tutaj Państwo widzą, w tych pięknych koszyczkach kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim znojna praca i codzienna troska mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej tradycji i do ziemi. Jak co roku tradycyjnie symbolem otwarcia dożynek będzie przecięcie tego oto pięknego wowrósła. Panie burmistrzu, proszę tutaj czynić swoją powinność, aby dożynki można było wreszcie rozpocząć. Wszyscy czekają. Brawo, pan burmistrz spisał się, potrafi używać tego narzędzia. Dziękujemy bardzo. Przynieśliśmy chleb chrupiący, pachnący polem, wypieczony z pierwszej mąki białej, wyrośnięty w starej dzieży. Niech smakuje wszystkim i będzie zawsze świeży. Połamiemy go w kawałki, posypiemy solą, niech to będzie nasz opłatek i zawita w każdym domu, niech przyniesie nam dostatek, Boży owoc pracy naszych dłoni. Błogosławiony chleb ziemi czarnej, wieczna miłość, wieczny trud, dar matczyny, radosny, ofiarny, zło na ziemi, słońca płód. Daj nam, Ojcze, powszedniego chleba, zło na ziemi, ze słonecznego nieba, błogosławiony chleb ziemi czarnej, wieczna miłość, wieczny cud. Sprawiedliwość niech chleb w rękach waży i rzetelna dobra dłoń. Niech się krzywda nikomu nie zdarzy, ziemio matko, krzywdy broń. Sprawiedliwie dzielcie chleb ojcowie. I oto chleb, Trud całorocznej pracy jest w rękach gospodarza, który go przywitał, wyrażając swoje zadowolenie. Chlebie złocisty, chlebie pachnący, co cię całują, biorąc do ręki. Jesteś dzieckiem nieba i ziemi, jesteś ozdobą każdego stołu. Drodzy Państwo, ten chleb jest dla nas wszystkich. Zostaniemy nim poczęstowani, bo chlebem należy dzielić się ze wszystkimi. Starościna bierze do rąk chleb i tak jak czyniły to nasze prababcie, czyni znak krzyża, bo jak napisano strofami wiersza: chleb dzieli dłoń matczyna, kreśli krzyż na bochenku, błogosławi ten chleb świeży, bo szanuje ten dar Boży. Nie żałować po to czas żywnego wiana. Jak tańczyć, to tańczyć, jak tańczyć, to tańczyć do samego rana. Jak tańczyć, to tańczyć, jak tańczyć, to tańczyć do samego rana. Cztery sikorki namówili księdza do tańca. Dziękujemy! Wiele dni ksiądz proboszcz jest nam dobrze znany. na konika wołać. Ty nawet nie umiesz na konika wołać. Żenić się nie mogę, jest taka przyczyna. Ja chłopak bogaty, tyś biedna dziewczyna. Ja chłopak bogaty, tyś biedna dziewczyna. Z tamtej strony jeziora stoi liwka zielona, a na tej liwce, na tej zielonej ptaszkowie śpiewają. A na tej liwce, na tej zielonej ptaszkowie śpiewają. Jeden mówi moja, drugi mówi Jagóda, a trzeci mówi Kasiu najmilsza, czemuś ty taka smutna? A trzeci mówi Kasiu najmilsza, czemuś ty taka smutna?